Nazywam się Irena Sendlerowa. Aby wyobrazić sobie moją historię, musimy cofnąć się w czasie. Jako pielęgniarka mogłam wchodzić do warszawskiego getta pod pretekstem kontroli sanitarnej. W 1942 roku dołączyłam do Żegoty i razem z grupą zaufanych osób wyprowadzaliśmy dzieci z getta, ukrywając je w workach na śmieci, skrzynkach czy kanałach. Każde dziecko otrzymywało fałszywe dokumenty i trafiało do polskich rodzin, sierocińców lub klasztorów. Ich prawdziwe nazwiska i nowe tożsamości zapisywałam i ukrywałam w słoikach zakopanych w ogrodzie. W 1943 roku zostałam aresztowana przez Gestapo, ale nie zdradziłam nikogo. Po ucieczce kontynuowałam pracę. Dzięki naszej determinacji uratowaliśmy około 2500 dzieci. Moje działania były wyrazem miłości i szacunku do życia.